Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj taki film, który trochę będzie przemyśleniami, trochę może formą poradnika dla tych wszystkich, którzy w połowie 2023 roku szukają urządzenia all-in-one, czyli tunera telewizji DVB-T naziemnej razem z Android TV, który świetnie nadaje się do streamingu wszelkiego rodzaju platform wideo, które są dostępne na rynku europejskim. Jeżeli nie chcielibyście mieć kilku pudełek, a tylko jedno, macie starszy telewizor, to właśnie dla Was jest ten materiał. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Rynek urządzeń z Androidem i z tunerami DVB-T wcale nie jest taki duży. Na ten moment ja w swoim portfolio posiadam dwa modele, starszy Canal Plus Box 4K, który aktualnie jest sprzedawany bez tunera DVB-T, a przynajmniej jest on programowo ograniczony, to jest związane oczywiście z kwestiami prawnymi. Natomiast ostatnio również pojawił się na rynku europejskim, a co za tym idzie, można go sobie ściągnąć do Polski. Ciekawy model Stronga, czyli Skywarta, oznaczony SRT420, tutaj gdzieś będziecie mieli linka do materiału na temat tego urządzenia. Ja dzisiaj nie będę się skupiał na kwestiach technicznych, chociaż postaram się Wam tutaj w postprodukcji dorzucić jakieś parametry techniczne, a bardziej na praktycznych kwestiach. Nie pokażę Wam też menu, ponieważ Google, a w zasadzie YouTube jest bardzo restrykcyjny, jeżeli chodzi o pokazywanie menu, szczególnie, że mam wersję niefabryczną na Canal Plus Boxie, bo sobie ją po prostu wgrałem. Niestety YouTube takie materiały traktuje jako naruszające przepisy, chociaż nie wiem dlaczego, każdy robi to na własną odpowiedzialność, a zgodnie z przepisami Unii Europejskiej ma możliwość ingerowania sobie w sprzęt, który zakupił. Na wstępie powiem, że z obu urządzeń jestem bardzo zadowolony, każdy ma swoje plusy i minusy i postaram się Wam zaraz powiedzieć, jakie to są plusy i minusy. Na pewno Canal Plus był pionierem, jeżeli chodzi o takie tanie przystawki z Androidem. Super, super okazja, jeżeli chodzi o możliwość zakupu, szczególnie jak był w promocjach za około 160-170 zł. Był to kompletny sprzęt, do którego można było jeszcze wgrać alternatywne oprogramowanie i za tą cenę nie mam żadnych pytań. Ewentualnie jakimś alternatywą dla nich są tanie chińskie przystawki, których zdecydowanie nie polecam. Nie kupujmy takich rzeczy, bo więcej sobie nerwów naszarpiemy niż to warte. Ja mówię o jakichś porządnych sprzętach, bo czasami warto dopłacić te 100 zł więcej, żeby jednak mieć sprzęt na lata i nie rwać sobie włosów z głowy. Takim sprzętem jest na pewno też Strong SRT420, który niedawno dopiero pojawia się w zasadzie na rynku europejskim. Polecam szukać na Amazonie. Sprzęt kompletny i zdecydowanie mniejszy, jak widać gabarytowo, no ale dzieli ją też te urządzenia trochę czasu. Więc jeżeli chodzi o wielkość, no tutaj nie ma porównania. Strong zdecydowanie mniejszy, ale stawiamy to i tak pod, słuchajcie, telewizorem, więc tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Oba urządzenia oczywiście mają złącze antenowe, oba mają HDMI do wysyłania sygnału, oba mają SPDIFA. Oba mają LANy, ale mają też Wi-Fi, oba. Oba mają też USB, tutaj w Canal Plusie, tylko że tutaj w wersji na Stronga mamy tego zdecydowanie więcej, bo mamy dwa porty USB, nie jeden. Dostajemy też w bonusie slot na kartę microSD, więc jeżeli chodzi o możliwości rozbudowy, zdecydowanie Strong. Jeżeli chodzi o zasilanie, oba mają tutaj wejście na zasilacze 12-watowe, z tym, że Strong chwali się, że jego urządzenie pobiera zaledwie 7 W z tych 12, które zasilacz może podać. Przy Canal Plus Boxie nie sprawdzam, ile to dokładnie jest, aczkolwiek myślę, że nieco więcej. Natomiast różnice nie są drastyczne, więc tutaj ta kwestia myślę, że nie jest tak bardzo istotna. Jeżeli chodzi o główne układy SoC, to tutaj jest chyba Cortex A35, tu jest chyba nieco starsza jednostka, może nieco wydajniejsza, aczkolwiek w praktyce to naprawdę nie ma znaczenia. Ta jest bardziej energooszczędna, ta jest nieco mniej. Oba natomiast te urządzenia bez problemu radzą sobie z 4K w 30 klatkach, a jeżeli dobrze pamiętam, to nawet w 60 powinny sobie poradzić, więc są to sprzęty przyszłościowe. Nie polecam i nie polecałem sprzętów tylko Full HD. I tak samo jak nie polecałem sprzętów Full HD i nadal nie polecam,
to uważam, że 4K z nami zostanie jeszcze na długie lata i nie warto na ten moment inwestować w sprzęty, które obsługują na przykład 8K, bo po prostu nie wykorzystamy tego na żadnej platformie streamingowej, nic takiego nie jest do tej pory nadawane poza YouTube'em, a jakoś tam jest, wiadomo, średnia. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli kogoś nie interesuje DVB-T2, chociaż nie wiem, po co ogląda ten film, no to w tym momencie albo to nie jest priorytet, bo ma telewizor nieco nowszy, no to może brać Canal Plus Boxa, nawet tego nowego. Cena 200-300 zł. Myślę, że nie sprawdzałem, jaka jest aktualnie cena. Myślę, że ta cena jest niezła. Możliwości też są niezłe. Dostajemy też urządzenie w zasadzie, aby podłączyć i korzystać na przykład z usług Canal Plusa. Więc jeżeli ktoś chce mieć Canal Plusa przede wszystkim, to jest to ciekawa opcja i myślę, że można wziąć pod uwagę ją, zwłaszcza, że nic nie musimy w zasadzie robić, tylko skonfigurować raz i używamy. Tutaj sytuacja nieco się komplikuje, bo da się uruchomić oczywiście Canal Plusa, natomiast no, trzeba się trochę pomęczyć, bo jeżeli dobrze pamiętam, oficjalnie Canal Plusa tutaj nie mam, ale da się uruchomić, można to zrobić, natomiast nie jest to dla każdego, trzeba nieco ten problem rozwiązać inaczej, ale funkcjonować funkcjonuje. Jeżeli chodzi o resztę usług YouTube, Disney, HBO czy też Amazon Prime, wszystko działa na obu urządzeniach i tutaj nie zauważyłem, słuchajcie, żadnego problemu z tymi urządzeniami. Tutaj z Amazonem chyba jest problem, który trzeba rozwiązać tak jak tutaj z Canal Plusem, czyli zainstalować spoza sklepu, bo oficjalnie chyba też w sklepie on się nie pojawia, więc tutaj nieco problemów na pewno będzie, w zależności od tego, z jakich platform korzystacie, musicie sobie wybrać, co bardziej Wam pasuje. Tutaj jest chyba 16 GB, jeżeli dobrze pamiętam, pamięci. Tu jest tylko 8, no ale mamy bogatsze możliwości, jeżeli chodzi o rozszerzanie tej pamięci za pomocą portów USB, czy też portu micro SD. Tutaj natomiast mamy tylko jedno USB i to USB jest tak naprawdę takie, powiedziałbym, dziwne, bo niby jest 3.0, ale prąd zapewnia tylko na poziomie 2.0, więc do tej pory trwają dyskusje, czy to jest 3.0, czy 2.0, tak naprawdę jest, ważne, że jest, to jest na plus, natomiast jest tylko jedno i tutaj trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami. To, co jest też bardzo istotne, to piloty, słuchajcie, a piloty są takie. Przy Canal Plus Boxie, nawet jeżeli uruchomicie albo macie starszą wersję, nabędziecie jeszcze z tunelem DVB-T, to niestety kanały trzeba będzie zmieniać w ten sposób. Pamiętajcie też, że tutaj jest dosyć, nie jest najbardziej czuła głowica DVB-T. Jeżeli chodzi o Stronga, to ten pilot jest też pod Android TV, ale mamy dodatkowo strefę numeryczną, która zdecydowanie ułatwia poruszanie się po kanałach telewizji naziemnej. To na plus, jeżeli chodzi o pilota, oba są wygodne, ja się do tego bardzo przyzwyczaiłem, natomiast fakt faktem, że myślę, że nieco bardziej funkcjonalny jest ten od Stronga. Jakościowo myślę, że oba są na odpowiednim poziomie, oba są też Bluetooth i oba mogą obsługiwać telewizory poprzez HDMI CEC. Podsumowując te krótkie przemyślenia, dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o rynku tunerów DVB-T2 wraz z Android TV czy Google TV, czyli z platformami idealnymi do streamingu. Czy kupujecie takie urządzenia, czy też wolicie mieć kilka pudełek w myśl zasady, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, czy też kierujecie się w stronę właśnie takich zintegrowanych urządzeń, które mają wszystko w sobie. Jestem ciekawy Waszych opinii, napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś inne propozycje ciekawych tunerów DVB-T z Androidem, to napiszcie również w komentarzach. Ja chętnie spróbuję się za nie zabrać i przetestować. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem. Oglądajcie też inne materiały wideo na kanale. Tutaj Wam gdzieś pod koniec podlinkuję ciekawe wideo. Hej, hej! Do kolejnego materiału.